są dziś ekspert Komarch Violetta Golda oraz doradca podatkowy biura TaxPoint Władysław Warga. Jednocześnie uruchomiliśmy dla Państwa nasz czat. Zachęcam do zadawania tam pytań. Czat będzie aktywny do końca trwania naszego webinaru. A jak będzie wyglądał sam webinar? W pierwszej części opowiemy o najważniejszych informacjach dotyczących jednolitego pliku kontrolnego. Następnie powiemy o tym, jaką ofertę Komarch przygotował dla Państwa. A w trzeciej części programu opowiemy o tym, jakie zmiany podatkowe czekają nas jeszcze w tym roku. Oddaję głos panu Władysławowi Wardze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czym jest jednolity plik kontrolny, o którym tak wiele ostatnio się mówi, który budzi tyle wątpliwości i obaw wśród podatników, wśród przedsiębiorców? Jednolity plik kontrolny to nic innego jak ustrukturyzowana postać danych podatkowych, w tym przede wszystkim rejestr VAT, czyli struktura JPK VAT, która nas będzie najbardziej interesować, przekazywany obowiązkowo organom podatkowym. Skąd wzięła się w ogóle idea JPK? Dlaczego sama deklaracja VAT, składana przecież od tylu lat, już nie wystarczy? Proszę Państwa, powody tak naprawdę są dwa, główne przynajmniej. Pierwszy powód to niestety karuzele, czy oszustwa VAT-owskie, czyli coś, co trapi Ministerstwo Finansów i budżet od wielu, wielu lat. JPK jest elementem walki z oszustwami podatkowymi, dlatego że daje organom podatkowym efektywne narzędzie do walki z tymi oszustwami. Drugi powód natomiast jest techniczny. To znaczy Ministerstwo Finansów zdecydowało, że warto wprowadzić pewien konkretny standard przekazywanych danych podatkowych, które będą mogły być obrabiane, odczytywane i właśnie wykorzystywane w toku kontroli, tak aby uczynić tą kontrolę efektywniejszą, też bardziej nacelowaną na znajdywanie konkretnych uchybień czy też błędów. Proszę Państwa, kto składa JPK? Tak w skrócie, podatnicy VAT. Natomiast w zależności od tego, czy jesteśmy dużym, średnim lub małym, czy też mikroprzedsiębiorcą, to kalendarium jest różne. Ale już od stycznia 2018 wszyscy podatnicy VAT, w tym również najmniejsze firmy, mikroprzedsiębiorcy, również jednoosobowa działalność gospodarcza, oni wszyscy będą musieli składać jednolity plik kontrolny, przesyłać go organom podatkowym bez wezwania. Kiedy? Pierwszy raz za styczeń. To znaczy pierwszą strukturę JPK VAT będziemy wysyłali za styczeń 2018, czyli do 25 dnia następnego miesiąca. Konkretnie, jak już patrzymy na kalendarz, to ze względu na weekend akurat w tym roku, to pierwsze JPK musimy wysłać najpóźniej do 26 lutego 2018 roku. Logika tutaj jest w miarę prosta. To znaczy wtedy, kiedy wysyłamy deklarację VAT, wtedy też wysyłamy JPK. Tutaj tylko jeden wyjątek może, o którym powiem, a o którym pewnie szerzej będziemy mówić później. Jeżeli składamy deklarację VAT kwartalnie, a mali podatnicy cały czas mają taką możliwość, to niezależnie od kwartalnego składania deklaracji, JPK VAT musimy wysyłać i tak miesięcznie. Więc ten termin 25 dnia następnego miesiąca jest sztywny. Proszę Państwa, powiedziałem, że ten harmonogram, czy kalendarium wchodzenia do systemu JPK, on jest różny w zależności od tego, czy dana firma jest dużym, średnim, małym, czy też mikroprzedsiębiorstwem. Historia JPK w Polsce tak naprawdę zaczęła się w roku 2016, kiedy to do tego systemu weszły duże przedsiębiorstwa. W 2017 to samo dotknęło małych i średnich przedsiębiorców. Oni już od stycznia 2017 składają JPK VAT. Natomiast wszyscy pozostali, w tym przede wszystkim właśnie mikroprzedsiębiorcy, weszli do tego systemu od 1 stycznia 2018. I to pierwsze raportowanie będziemy właśnie, podkreślam jeszcze raz, składać za styczeń 2018. Co istotne, składamy to raportowanie za styczeń i ten obowiązek nie działa oczywiście wstecz.
dlatego że te struktury JPK, one też wchodzą w troszeczkę różnym terminie, to znaczy nawet jeżeli jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem i od stycznia 2018 składamy JPK VAT, mamy taki obowiązek wysyłania tego JPK VAT co miesiąc, to nie oznacza to jeszcze, że pozostałe struktury musimy też przekazywać organom podatkowym. Tych struktur jest oczywiście więcej niż jedna, bo mówimy przede wszystkim o JPK VAT, czyli o rejestrze VAT-owskim. Natomiast pozostałe struktury to między innymi księgi rachunkowe, magazyn, ewentualnie ewidencja przychodów w przypadku tych mniejszych podatników. I te struktury też wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek przygotowywać, ale w tym zakresie obowiązek wchodzi dopiero od 1 lipca 2018. Więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby się na to przygotować. Natomiast ta bazowa, najważniejsza, podstawowa struktura JPK VAT, czyli rejestr VAT-owski, już od stycznia 2018 obowiązuje nas wszystkich. Kto to jest mikroprzedsiębiorca? Proszę Państwa, za mikroprzedsiębiorcę uważamy podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, oraz jego przychody ze sprzedaży, czy właściwie obrót netto ze sprzedaży jest mniejszy niż 2 miliony euro. Względnie jego aktywa są mniejsze niż ta wartość, niż 2 miliony euro. I na spełnienie tych limitów patrzymy przez ostatnie 2 lata obrotowe. Natomiast tak troszkę odchodząc od tej definicji, proszę Państwa, jeżeli nie mieliśmy obowiązku składania JPK VAT w roku 2016 i 2017, to najprawdopodobniej jesteśmy właśnie mikroprzedsiębiorcą i wchodzimy do tego systemu teraz, od stycznia 2018. Podkreślam jeszcze raz, to dotyczy wszystkich podatników VAT, nawet tych, którzy prowadzą działalność w bardzo, bardzo niewielkiej skali, wystawiają jedną fakturę w miesiącu na rzecz nawet tego samego podmiotu, ale jeżeli są podatnikami VAT, mają obowiązek składania JPK VAT po raz pierwszy za styczeń 2018. Powiedziałem już o tych różnych strukturach. Ta najważniejsza to jest struktura numer 4, czyli JPK VAT, składana regularnie za każdy miesiąc do 25 dnia następnego miesiąca. Natomiast te pozostałe struktury, czyli na przykład magazyn, księgi rachunkowe i tak dalej, rachunek bankowy, są, czy właściwie będą składane dopiero na wezwanie, czyli już nie do 25 dnia następnego miesiąca, tylko w toku kontroli, jeżeli przyjdzie do nas organ podatkowy, na przykład we wrześniu 2018 roku, to może zażądać tych pozostałych struktur, czyli na przykład poprosić podatnika o strukturę dotyczącą obrotów na rachunku bankowym za, powiedzmy, sierpień 2018, jeżeli kontrola będzie dotyczyła właśnie tego okresu. I takie JPK, taki plik mamy obowiązek wygenerować i przekazać organowi podatkowemu. Natomiast tutaj jeszcze raz podkreślmy tą różnicę. JPK VAT składamy bez wezwania do 25 dnia następnego miesiąca i już poczynając od stycznia, czy za styczeń 2018. Natomiast te pozostałe wszystkie struktury, na nie musimy być przygotowani poczynając od lipca 2018. To mówię w odniesieniu do właśnie mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich, bo oni też do tego całego systemu pozostałych struktur wchodzą od lipca 2018. Proszę Państwa, już wiemy, jakie mamy obowiązki, jakie pliki musimy przekazywać organom podatkowym, w jakich terminach, a teraz pytanie klasyczne, a co jeżeli tego nie zrobimy? Pytanie, które zadaje bardzo wielu podatników, którzy no niestety na ostatnią chwilę zostawiają sobie przygotowanie do składania i generowania JPK. Otóż proszę Państwa, w podatkach tak bywa, że jeżeli jakiegoś obowiązku nie dochowamy, to grożą nam sankcje, tak jest też w tym przypadku. Natomiast tutaj znowu te sankcje są różne, w zależności od tego, z niedochowaniem którego obowiązku, czy niezłożeniem której struktury mamy do czynienia. Otóż jeżeli zdarzy nam się nie wysłać w tym terminie do 25 dnia następnego miesiąca tego pliku JPK VAT, czyli rejestru VAT-owskiego pokazującego wszystkie nasze obroty po stronie podatku naliczonego i podatku należnego, czyli wszystkie faktury z VAT-em należnym i naliczonym, to wówczas organ podatkowy ma prawo
nałożyć grzywnę. Wysokość tej grzywny to jest od 200 zł do maksymalnie 4000 zł. Są to wartości, powiedzmy, względnie umiarkowane, jeżeli chodzi o skalę porównawczą, patrząc na kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Natomiast na pewno są to kwoty, które chcielibyśmy uniknąć. Tak? Więc zróbmy wszystko, apeluję tutaj do wszystkich przedsiębiorców, również przede wszystkim tych mikroprzedsiębiorców, aby tego obowiązku jednak dochować w terminie. Jeżeli nam się zdarzy tego jednak nie zrobić, to wówczas jak najszybciej możemy, prześlijmy ten jednolity plik kontrolny już po terminie, ale jednak wtedy, kiedy tylko będziemy w stanie. I tutaj też warto złożyć czynny żal, czyli przyznać się przed organem podatkowym, że nie przesłaliśmy wcześniej jednolitego pliku kontrolnego, ale zrobiliśmy to wraz ze złożeniem czynnego żalu i ten obowiązek, no już po terminie, ale jednak go dochowaliśmy. Proszę Państwa, te sankcje są natomiast wyższe w przypadku pozostałych struktur, czyli tych na żądanie organów podatkowych, tych, które będziemy musieli od lipca przygotowywać. Tam jest i odrębna kara porządkowa, i inne przepisy, i maksymalna wysokość kar też jest wyższa. Też praktyka pokazuje, że te kary są wyższe, dlatego że patrząc na dane za rok 2017, to mieliśmy bardzo niewiele tych grzywien związanych z niezłożeniem JPK VAT w terminie i one wynosiły kilkaset złotych, czy po kilkaset złotych. Natomiast niezłożenie czy nieprzekazanie tych pozostałych struktur to były już kary po kilka tysięcy, a więc istotniejsze, zdecydowanie istotniejsze. Więc to też należy mieć na uwadze i odpowiednio wcześnie, odpowiednio starannie przygotować się do tego nowego obowiązku, tak aby nasz system finansowo-księgowy umożliwiał generowanie i wysyłanie JPK VAT, a także najpóźniej za lipiec 2018 tych pozostałych struktur. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam na bardzo krótką przerwę.